Lektury Paranormalium. Dziś w naszych lekturach zaprezentujemy fragment książki Lloyda Pye, Najbardziej zagadkowa czaszka. Będzie to fragment rozdziału 5, w którym autor opisuje, co się działo, gdy przewiózł zagadkowe czaszki na kongres ufologiczny w Laughlin w stanie Nevada. Rozłożyłem wszystkie zdjęcia na stole. Opowiedz mi, co się wydarzyło, powiedziałem. Pierwszego dnia niezbyt wiele. Nie mogliśmy znaleźć nikogo, kto by się zainteresował tym tematem. Jak tylko mówiłem osobliwa czaszka, albo może należeć do istoty pozaziemskiej, wszyscy nagle mieli mnóstwo spraw na głowie. Następnego dnia, w środę, byłem już sprytniejszy. Mówiłem, że mam starą ludzką czaszkę, na temat której potrzebna mi jest opinia eksperta. Zaraz potem udało mi się zaaranżować dwa spotkania. Prawie trzy, zauważyła Chris. Jeden facet musiał swoje odwołać. Myślę, że akurat on nie kłamał. Tak czy owak, najpierw tych dwoje zachowywało się mniej więcej tak. O rany, co to jest, człowieku? Nigdy wcześniej nie widziałem niczego takiego. Kiedy jednak opowiadałem im historię, którą sam nam przekazałeś, natychmiast stawali się chłodni i zaczynali się plątać w zeznaniach. To dziwne, bo znam ich obu. Są szanowanymi chirurgami, przeprowadzającymi operacje na oczach, uszach, nosie i gardle. Powinni byli wiedzieć, na co patrzą. Z początku wiedzieli. Można to było poznać po sposobie, w jaki się zachowywali. Spojrzał na Chris, która przytaknęła. Byli napaleni. A potem zrobili się chłodni i stali się nagle zagorzałymi zwolennikami akademickiej nauki. Upierali się, że to musi być deformacja spowodowana zniekształceniem czaszki od przywiązywania do deski oraz wodogłowiem. Kiedy opowiedzieliśmy im o powodach, które sprawiają, że według nas nie są to przyczyny deformacji, zaczęli zasypywać mnie innymi anomaliami, takimi jak trisomia 13 czy zespół Aperta. Nie zapomnij też o zespole Cruzona, dodała Chris. Nigdy nie słyszałem o żadnej z tych chorób. A co to jest? Nie udzielili nam wyjaśnień na temat żadnej z tych chorób. Powiedzieli po prostu, że deformacja powstała zapewne wskutek jednej z nich. Chcieli nam przez to powiedzieć, nie martwcie się, to typowe zniekształcenie, idźcie do domu i o wszystkim zapomnijcie. Stuknąłem palcem w zdjęcia. Więc w takim razie, kiedy zostały zrobione te zdjęcia? Wczoraj, wyjaśnił Mark. W końcu mieliśmy farta, wtrąciła Chris. Jeden z naszych przyjaciół, Greg, jest technikiem radiologiem w dużym szpitalu. To dobry człowiek. Nie jest lekarzem, więc pomyślałem, że może dać nam proste i klarowne odpowiedzi. Oczywiście interesuje się UFO. Powiedział, że będąc dzieckiem widział Nola, więc nie dziwił go pomysł, że czaszka może należeć do istoty pozaziemskiej, czy nawet hybrydy. Nie wiedział, że odbywa się tu kongres. Zainteresował się i chce tu kiedyś przyjechać. To nieistotne dla sprawy i tego, co dla nas zrobił, kontynuował Mark. Przepuścił obie czaszki przez swe maszyny, tak jak to robi zawsze, i wyszły mu te zdjęcia. Stwierdził, że to w najwyższym stopniu zdumiewające, więc poprosił o opinię czterech lekarzy zatrudnionych w szpitalu. Nie pokazał im dziwacznej czaszki, tylko same rentgeny. Powiedział im, że jest to coś w rodzaju quizu, nad którym pracuje, coś na kształt testu. Zrobił ich w balona, dodała Chris. Co powiedzieli? Główną rzeczą, którą zauważyli, był brak jakichkolwiek śladów zatok czołowych. W normalnej ludzkiej czaszce, o tutaj, ta przypominająca kalafioro-struktura pomiędzy oczodołami, to właśnie typowy widok zatok na zdjęciach rentgenowskich. A teraz popatrz na to. Dziwna czaszka nie miała najmniejszego śladu zatok, nawet najdrobniejszych pozostałości. Istota ta urodziła się i żyła bez zatok, co dla mnie było w ogóle nie do wyobrażenia, gdyż uważałem, że są one niezbędne do przeżycia. Lekarze powiedzieli, że jest całkiem możliwe żyć z niezwykle małymi lub nawet niedziałającymi zatokami, ale ich zupełny brak to nadzwyczaj rzadka przypadłość, może jedna na milion. Był to fragment książki Lloyda Pye, Najbardziej zagadkowa czaszka. Czytał Ivelios.
Książkę na polski rynek wydało wydawnictwo Cień Kształtu. Książka dostępna jest do kupienia na stronie wydawnictwa Cień Kształtu www.cieńkształtu.pl oraz w księgarni internetowej Nieznanego Świata www.nieznany.pl. Lektury Paranormalium.